Dobry wieczór Państwu. Wczoraj odbyła się Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta, na której poruszono temat, o którym jeszcze niedawno całkiem żył Poznań, czyli tym, co działo się w Centrum Handlowym Poznania, o wybrykach młodzieży, do jakich miało tam dochodzić. Radni wczoraj przepytywali poznańską policję, ale nie tylko, jeśli chodzi o temat tego centrum handlowego, również pytali o kwestie bezpieczeństwa w całym mieście. Czy poznaniacy mogą czuć się bezpiecznie, bezpiecznymi w naszym mieście? Oto już teraz będę pytał gości otwartej anteny, a ze mną w studiu pani podinspektor Iwona Liszczyńska z Komendy Wojewódzkiej Policji. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry pan wieczór państwu. Przewodniczący tejże Komisji Bezpieczeństwa Wojciech Chudy. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Oczywiście otwarta antena jak zwykle jest programem, w którym czekamy na państwa telefony. Niezmiennie nasz numer telefonu to 61 221 22 22. Czekamy na to, może państwo mają jakieś spostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa w Poznaniu, albo widzicie gdzieś te zagrożenia, które warto również zgłosić. Czekamy już w tej chwili na państwa głosy i opinie. Drodzy państwo, zanim zacznę tę rozmowę, to jeszcze posłuchajmy, co wczoraj mówił na Komisji Bezpieczeństwa zastępca komendanta miejskiego Policji w Poznaniu, odnosząc się do sprawy Poznania. Też takie zgłoszenia jak dzikie wysypiska śmieci, jak kłusownictwo, spożywanie alkoholu, jak nielegalne rajdy samochodowe, i to wszystko mówię o Pleszewskiej, tak? Ja nie mówię o żadnych innych miejscach, tylko o samej Poznaniu, tak? Nielegalna wycinka drzew. Także zwrócą państwo szczególną uwagę na to, co było, że tak powiem, zaznaczane na tej mapie i jaką to ma wartość merytoryczną, tak? Mapa służy, jest narzędziem do oznaczania zagrożeń, które realnie występują, i oczywiście my jako policja każde takie zagrożenie traktujemy poważnie, i oczywiście kiedy te wszystkie zagrożenia wpłynęły, oprócz tego co się działo w nośniach medialnych, niezwłocznie podjęliśmy działania i zarówno przez Komisariat Nowe Miasto i pana komendanta z Nowego Miasta, jak i również zarząd i dyrekcję Centrum Handlowego, aby zdiagnozować temat, podjąć takie działania, które pozwolą nam na potwierdzenie lub ewentualnie wyeliminowanie tych wszystkich informacji. Ja oczywiście też od razu wydałem polecenia, aby objąć ten rejon nadzorem, i to głównie nadzorem policjantów nieumundurowanych, bo wstawiając tam policjanta kompletnie byśmy nie wiedzieli w mundurze, nie wiedzielibyśmy o tej skali problemu i co tam się dzieje. I szanowni państwo, przez tydzień były prowadzone te działania i jeżeli chodzi o dane, które posiadam z tych działań, one kompletnie nie potwierdzają tych wszystkich zagrożeń, które tam się miały pojawiać. Pani podinspektor, to jak to jest, na początek zapytam o tą mapę, bo ona w wypowiedzi pana komendanta została wywołana w tym czasie, kiedy ten temat eskalował na mediach, w mediach społecznościowych w Poznaniu. Pojawiała się tą grafikę, ta grafika tej mapy zagrożeń krajowej, mapy krajowych zagrożeń bezpieczeństwa. I o tutaj państwo właśnie macie taki podgląd. No i tutaj pan komendant twierdził, że w ciągu tygodnia, jak rozumiem, te zagrożenia z tej mapy były weryfikowane. Co wy sprawdzaliście? I pytanie, jakim w takim razie narzędziem jest ta mapa? Czy tak łatwo, nie wiem, oszukać policję? Może to za mocne słowo, ale no, jest to narzędzie, które miało jednak oddawać pewien stan faktyczny. Panie redaktorze, przede wszystkim chciałabym podkreślić, że od samego początku, kiedy pojawiły się pierwsze sygnały o niepokojących zachowaniach i zdarzeniach na terenie Centrum Handlowego Poznania, od samego początku te sygnały traktowaliśmy bardzo poważnie, bo można powiedzieć, że równolegle z jednej strony w przestrzeni publicznej, internetowej zaczęły pojawiać się informacje, że do takich zdarzeń z udziałem nieletnich grupujących się w tym miejscu dochodzi, i równolegle z tą sytuacją zaobserwowaliśmy, że w bardzo krótkim czasie, bo to na dobrą sprawę było kilkanaście godzin, na krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa zostało naniesionych około 2000 zgłoszeń, które wskazywały na miejsce zagrożone właśnie to centrum handlowe. Ja może przypomnę, że krajowa... Ale to...
oznacza, to pytam, że tą mapę można tak zmanipulować? Znaczy, krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa to jest narzędzie, które funkcjonuje od września 2016 roku i to jest takie narzędzie, dzięki któremu mieszkańcy mogą sygnalizować policji te miejsca i obszary, w których należy interweniować. Ja chciałabym podkreślić, że krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa to jest taki geoportal, za pośrednictwem którego anonimowo można w bardzo krótkim czasie nanieść takie zgłoszenie z wybranego katalogu różnego rodzaju negatywnych zachowań. I właśnie nie mamy tutaj wątpliwości, że biorąc pod uwagę bardzo krótki czas tych zgłoszeń i bardzo dużą liczbę osób, która tych zgłoszeń dokonała, nie mamy wątpliwości, że to jest jakaś inicjatywa internautów, która właśnie miała na celu być może wywołanie takiego chaosu. Ja nie chciałabym podejrzewać inicjatorów o złośliwość, ale ciężko nam tę inicjatywę zrozumieć. Oczywiście Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest wykorzystywana także przez mieszkańców Poznania. W 2023 roku poznaniacy za pomocą właśnie tego narzędzia sygnalizowali różne problemy, którymi policja powinna się zająć. To są takie właśnie uciążliwe zachowania, jak przekraczanie dozwolonej prędkości, czy spożywanie właśnie alkoholu w miejscu publicznym, czy nieprawidłowa infrastruktura, dzikie wysypiska śmieci, grupowanie się nieletnich. I faktycznie my takie zgłoszenia za pośrednictwem Krajowej Mapy przyjmujemy, one są weryfikowane i co istotne, potwierdzalność na terenie Poznania tych zgłoszeń z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, mówię o całym roku i wszystkich zgłoszeniach, jest na poziomie około 27%. I chciałabym jeszcze jedną rzecz podkreślić, że naniesienie zgłoszenia na geoportal za pośrednictwem KMZB absolutnie nie równa się zgłoszeniu interwencji za pośrednictwem numeru alarmowego 112. Za każdym razem, kiedy potrzebujemy szybkiej interwencji policji, powinniśmy kontaktować się z numerem alarmowym. To nie jest tożsame. I w przypadku Galerii Poznania faktycznie tych zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa było bardzo dużo, jednak w żadnym wypadku nie miało to żadnego przełożenia na interwencje zgłaszane poznańskim policjantom, bo do czasu, kiedy w przestrzeni publicznej pojawiły się te informacje o tych sytuacjach niebezpiecznych w galerii, poznańscy policjanci od początku stycznia do 20 stycznia przyjęli 5 zgłoszeń z prośbą o interwencję, z czego 2 zgłoszenia zostały niepotwierdzone. Jedno zgłoszenie dotyczyło nieletniego sprawcy kradzieży sklepowej, a w 2 przypadkach zgłoszenie interwencji dotyczyło nieletniej osoby pod wpływem alkoholu. A jeśli chodzi o tą grupującą się młodzież, co do której było też wiele wpisów internetowych, pani mówi, że, znaczy tutaj komendant mówił o tym, że nieumundurowani policjanci byli wtedy w centrum handlowym, to potwierdzacie, że ta młodzież się tam grupuje i ewentualnie może dochodzić z jej strony do agresywnych zachowań, czy nie? Tych doniesień o grupującej się młodzieży, która stwarza zagrożenie bądź której zachowanie naprawdę rażąco narusza ład i porządek publiczny, tych informacji nie potwierdziliśmy. Od razu, kiedy te informacje w przestrzeni publicznej się pojawiły, nawiązaliśmy współpracę z administratorem obiektu, oczywiście też ze służbą ochrony. I wtedy zapadła taka decyzja, aby w rejon tego obiektu i również na terenie samej galerii zostały kierowane patrole nieumundurowane z oczywistych względów, żebyśmy poznali, jeżeli takie zjawisko występuje, jego realną skalę. Tego nie potwierdziliśmy przez tydzień od momentu uzyskania takich informacji. Około 60 policjantów w systemie rotacyjnym jakby pełniło służbę w rejonie obiektu, żeby sprawdzić, czy do takiego zachowania młodzieży dochodzi. A może tego, ona przeniosła się w inne miejsce? Tego nie potwierdziliśmy. W internecie? Nie ma żadnych informacji, które by o tym świadczyły. Rozumiem. To państwo jako radni, planując specjalnie komisję poświęconą głównie tej grupy młodzieży w Poznaniu, daliście się nabrać? Czy jest jednak problem? Przede wszystkim chcieliśmy zweryfikować te informacje,
medialne, bo mi też trudno było ufać, że faktycznie w ciągu jednego dnia Poznań stał się najniebezpieczniejszym miejscem w Polsce, a Poznania w ciągu kilku dni stała się, bym powiedział, nowojorskim Bronxem. No to jest nieprawda po prostu. Jest tak, że młodzież grupuje się w różnych miejscach, także w centrach handlowych. No to jest taki ich sposób funkcjonowania, części przynajmniej młodzieży. Jest młodzież, która zachowuje się, no powiedzmy, zgodnie z obowiązującymi tutaj normami społecznymi, jest młodzież, która bardziej szaleje. Tak zawsze było, tak jest i podejrzewam, że tak też będzie w przyszłości. I kwestia była tego, że musieliśmy to zweryfikować, to jest po pierwsze. Z drugiej strony oczekiwaliśmy też pewnej reakcji Galerii Poznania i takie zapewnienia od zarządu dostaliśmy, że ochrona będzie zwracała uwagę na te miejsca, gdzie faktycznie ta młodzież w tym centrum handlowym przebywa, żeby po prostu zachować jak najwięcej środków bezpieczeństwa, jeżeli zdarzają się różne przypadki. To jest druga sprawa. A także rozmawialiśmy oczywiście generalnie na komisji o bezpieczeństwie w mieście i od nadchodzących feriach zimowych, gdzie... To do tego jeszcze tematu, pani radny, wrócimy. Mamy telewizję na antenie. Pan Stanisław, dobry wieczór panu. Dobry wieczór państwu. Ja mam takie pytanie do pani policjantki. No, wszystko żeście sprawdzali, wszystko jest okej, a te tłumy młodzieży, które wysiadają na Konickiej z tramwaju, to gdzie oni idą i po co tam idą? To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest taka, osobiście byłem z synem zgłosić, bo dwa razy był atakowany w galerii, i byłem z nim na Polance i usłyszałem, że wie pan, no synu bezostrzony nie jest, ale on się wygamkać nie umie, bo syn ma rentę socjalną, bo ma grupę z literką P. Dziękuję bardzo. Pani podinspektor, no to rzeczywiście ta młodzież, no to nie jest wymysł. Ona jest tam widywana. Pani, rozumiem, twierdzi, że ona nie jest agresywna, tak? Jakby pani mogła odpowiedzieć na to. Panie redaktorze, odnosząc się tutaj do słów, które przed chwilą mieliśmy w telefonie od właśnie pana telewidza, na pewno ta sytuacja związana ze zgłoszeniem wymaga wyjaśnienia i do tego wrócimy. Natomiast pan wskazał tutaj na młodzież wysiadającą na przystanku. Przecież wiemy, że galerie handlowe to są miejsca, w których przebywają młodzi ludzie, tak jak powiedział pan radny. Ale to, że młodzież, grupki młodzieży przebywają na terenie Poznani, nie jest tożsame z tym, że dopuszczają się takich zachowań, o jakich mieliśmy okazję słyszeć przy okazji różnych doniesień medialnych. A wy tam nadal teraz jeszcze jesteście? Z patrolami? W związku z takimi zdarzeniami. Także... Tak jak powiedział pan komendant miejski, tych zdarzeń nie potwierdziliśmy, ale będziemy oczywiście reagować i ja bym chciała to podkreślić, że jeżeli pojawią się jakieś negatywne takie sygnały świadczące o tym, że powinniśmy interweniować, to oczywiście taka interwencja z naszej strony zostanie podjęta. W tej całej sytuacji, to też warto dodać, bo ona nas też pewnych rzeczy uczy. Przede wszystkim tego, że pewne informacje trzeba weryfikować i dobrze, gdyby to była weryfikacja odpowiednich służb, bo ja mam wrażenie, że z tej całej sprawy się troszeczkę nakręciła pewna kula taka śnieżna, która później się obiła o wszystkie media ogólnokrajowe. Też ważne jest to, żeby nie stygmatyzować całej grupy. Ja wiem, że są osoby, jeśli chodzi o młodzież, które są trudne, które zachowują się nie tak, jakbyśmy chcieli, a niektóre popełniają wykroczenia czy nawet przestępstwa, natomiast nie możemy jakby całej tej grupy wpływać w jedno miejsce, że cała młodzież w mieście źle się zachowuje. Tak? Jeżeli są takie przypadki, no to trzeba skupić się na osobach, które robią konkretne rzeczy, a nie na całej grupie. No i też ważna trzecia rzecz, która z tej całej historii wypłynęła, to jest to, że też nie może dojść do sytuacji, gdzie będzie dochodziło do samosądów, bo jakby apogeum tej historii... Tak, pojawiały się tam takie wpisy. Pojawiły się różne wpisy różnych grup, samozwańczych strażników Teksasu, tak, którzy będą chodzili po Poznaniu i oni sami będą wymierzali sprawiedliwość. To jest bardzo niebezpieczne, bo od tego są odpowiednie służby i instytucje, to jest po pierwsze. A po drugie, no mogą zrobić krzywdę też osobom, które mogą być Bogu ducha winne, więc musimy
musimy też unikać takich sytuacji i jeżeli coś takiego się pojawia w przestrzeni publicznej, raczej tonować te emocje niż je dalej podgrzewać. Nie podgrzewając tych, jak pan radny stwierdził, tych informacji, ale jednak wczoraj na komisji padło tutaj z ust dyrektora Poznani takie stwierdzenie o programie, który dotyczył parku przy Starym Browarze. To dokładnie się nawet nazywa Młodzi przy Browarze. Na tych grupach internetowych też były takie sugestie, że ta młodzież przebywa często na półwiejskiej, że tam się grupuje. No i że właśnie taki specjalny program prowadzony przez społeczników, streetworkerów był tam prowadzony. I tutaj nawet pojawiła się taka deklaracja, że to może być w Poznaniu. Co policja na to? Taki program, czy wy jakoś tam monitorujecie pracę społeczników, czy to jest zadanie miasta? Jeżeli chodzi o takie działanie prewencyjne, profilaktyczne, ukierunkowane na tę grupę, jaką jest młodzież, poznańscy policjanci i policjanci w całej Wielkopolsce takich przedsięwzięć profilaktycznych prowadzą bardzo dużo. W tej grupie ludzi młodych, dzieci prowadzimy takie zajęcia, lekcje profilaktyczne na temat profilaktyki uzależnień od środków odurzających, narkotyków, alkoholu. Także jeżeli policyjni profilaktycy zostaną zaproszeni do takiego przedsięwzięcia, to na pewno swoją wiedzą i doświadczeniem pomogą. To może pan radny wie coś więcej na temat tego programu realizowanego przy Starym Browarze? Z rozmów z Komendą Miejską Policji wiem, że jak pojawił się problem młodzieży także w Starym Browarze, w tej części parkowej, to były tam kierowane różne osoby, które rozmawiały z tą młodzieżą i też pojawił się taki pomysł także ze strony różnych radnych z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, sugerujący, czy to naszym służbom... Teraz ma być Młodzież przy Pleszewskiej, rozumiem, taki program, tak? Nie wiem, jak by się nazywał, natomiast czy też, jeśli chodzi o samą galerię, żeby zastanowić się, jak można by było faktycznie odpowiednio zagospodarować pewne przestrzenie w takich miejscach, żeby ta młodzież, też tą młodzież jakoś sensownie zagospodarować. Oczywiście... Pan się tam, tylko tak to pytam, nie boi chodzić? Nie mówię, obok Poznani, przy Poznani? Bardziej pan się boi chodzić Główną, Tylnym Chwaliszewem, Kolejową, czy... No właśnie, jak rozmawiamy już o bezpieczeństwie w Poznaniu, bo też mieliśmy dyskusję na komisji a propos stanu bezpieczeństwa za zeszły rok, bo i powywodała się Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, to myślę, że w Poznaniu akurat ten poziom jest na takim poziomie, bym powiedział, nieodbiegającym od normy krajowej. Tak, że czy jesteśmy w Poznaniu, w Gdańsku, w Wrocławiu czy w Krakowie, myślę, że to bezpieczeństwo jest o wiele większe niż jeszcze 10, 15 czy 20 lat temu. I te miejsca, które pan redaktor wymienił, no właśnie, które kiedyś budziły strach, myślę, czy nie mityczne? Myślę, że one się już, to jest tylko po prostu jakieś takie echa przeszłości i ten stan bezpieczeństwa tam już jest na innym poziomie. To jak wygląda ten raport policyjny, jeśli chodzi o poszczególne dzielnice Poznania? Czy nadal właśnie mamy takie miejsca, które wymieniłem, ale może źle, że je wymieniłem, może tam już jest bezpiecznie? Panie redaktorze, w naszej ocenie Poznań jest bezpiecznym miastem i robimy wszystko, aby poznaniacy w swoim mieście bezpiecznie się czuli. Dobrze, a gdzie jest najbezpieczniej, a gdzie nie jest? Nie możemy wskazać takich miejsc. Te miejsca, o których pan wcześniej powiedział, te ulice, oczywiście one przez jakiś czas cieszyły się taką złą sławą wśród poznaniaków, że lepiej tam się nie pojawiać. Ale teraz już chyba nie ma takich miejsc na mapie Poznania. My w ramach takiego programu Bezpieczna Dzielnica, Bezpieczne Mieszkanie, z kierownicy jednostek, komendanci komisariatów regularnie spotykają się z mieszkańcami w ramach tego projektu i z radnymi z danego rejonu i z mieszkańcami i rozmawiają na temat bezpieczeństwa w danej dzielnicy. I główny problem, na który wskazują mieszkańcy, to jest na przykład zła infrastruktura drogowa, przekroczenie prędkości, jakieś takie wykroczenia w ruchu drogowym, czyli nie ma już tych takich zachowań dotyczących przestępstw, takich stricte kryminalnych, które powodowałyby u mieszkańców konkretnych rejonów bądź ulic takie poczucie zagrożenia w miejscu zamieszkania. A kradzieże? Bo tego podobno jest więcej.
według tak, tego raportu, czyli... pan komendant miejski, prezentując wczoraj sprawozdanie z zakresu swojej rocznej działalności, wskazywał na obszary, w których policja wykonuje swoje ustawowe zadania. Walka z przestępczością, zwalczanie przestępczości to był jeden z głównych tematów i faktycznie według tych danych prezentowanych wczoraj radnym odnotowaliśmy w kategorii takiej jak właśnie, kradzież. Jakie to są kradzieże? Czego? Pewne wzrosty. Głównie dotyczy to kradzieży sklepowych. Tę tendencję taką wzrostową w kategoriach kradzieży sklepowych zauważyliśmy już po pandemii. I faktycznie w tej kategorii mamy wzrost. Czyli może jednak w Poznaniu też miało dotyczy do kradzieży. To także włamań innych kategorii, ale mamy też kategorie przestępstw, które są dokuczliwe, dotkliwe dla mieszkańców co do zasady, a poznańska policja odnotowuje tutaj spadki przestępczości. Dotyczy to na przykład bujek i pobić, kradzieży samochodów, a także przestępstwa uszczerbku na zdrowiu, czyli to jest naruszenie czynności narządu ciała poniżej i powyżej dni 7. Także w tych kategoriach mamy spadek przestępczości. Ogólnie liczba przestępstw w 2023 roku w porównaniu do 2022 roku kształtuje się na podobnym poziomie, podobnie jak wykrywalność na poziomie 50%. A jeśli chodzi o te rozboje i bójki, jaka to jest grupa wiekowa osób, które się tego dopuszczają? Najczęściej są to, osoby dorosłe, ale analizując takie najbardziej dotkliwe kategorie przestępstw dla mieszkańców, żeby nie skupiać się, zwracam uwagę, żeby nie skupiać się na tych wybranych kategoriach przestępstw, ponieważ dochodzi do zachowań, do różnych zdarzeń, którymi zajmuje się policja i nie są to te stricte z katalogu przestępstwa kryminalne. Ja podam taki przykład, co jakiś czas poznańscy policjanci otrzymują zgłoszenie dotyczące, że na przykład w jednej z poznańskich szkół, pod jedną ze szkół ktoś chciał nakłonić dziecko, aby wsiadło do samochodu. Tych zgłoszeń w ciągu roku mamy kilka i każde na przykład takie zgłoszenie powoduje ogromne zagrożenie, jeżeli chodzi o poczucie bezpieczeństwa zarówno ze strony rodziców, pracowników szkoły, jak i same dzieci. I tutaj policjanci bardzo szybko reagują. W każdym przypadku, w którym takie zgłoszenie otrzymaliśmy, ustaliliśmy szybko, kim są te osoby, jakie miały zamiar, co nimi kierowało i wykluczyliśmy zagrożenie. Pani radny, czy wczoraj na komisji ustaliliście jakieś wsparcie miasta dla poznańskiej policji? Rozwój monitoringu nadal? My co roku wspieramy poznańską policję. Prawie 1 000 000 złotych było przekazanych na dodatkowe płatne patrole związane ze spożywaniem alkoholu, ale także przekazujemy środki na różne działania, bo to są i nowe radiowozy, to też wsparciem ratosiedli, to są działania związane z różnymi obszarami. Monitoring wizyjny rozbudowujemy, to jest 3,5 miliona złotych rocznie, bo to trzeba i nowe kamery zainstalować, a także wymienić te obecnie funkcjonujące. 1400 kamer mamy na terenie miasta Poznania. A więcej kamer będzie wokół Poznania? Myślę, że są te tereny, które już teraz są dobrze monitorowane. Sama Poznania, tutaj widzieliśmy nawet na spotkaniu z panem dyrektorem, jak to wygląda, więc tutaj nie ma problemu. Rozumiem. Natomiast jeszcze wracając do tego tematu bezpieczeństwa różnych przestępstw, trzeba też zwrócić uwagę, że są przestępstwa, których jest coraz mniej, na przykład kradzieże samochodów, ale też należy zwrócić uwagę, że są przestępstwa, które dopiero na przykład wchodzą, bo na przykład są przestępstwami w sieci. No, internetowa przestępczość rzeczywiście. Albo na przykład różnego rodzaju... Hejt też problemem. Myślę, że to już temat na kolejną dyskusję, bo niestety czas nam się skończył. Dziękuję uprzejmie za wizytę w naszym studiu. Podinspektor Iwona Liszczyńska z Komendy Wojewódzkiej Policji i radny Wojciech Chudy. Kłaniam się i dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Kłaniam się również Państwu. Do zobaczenia.